Trudno było wyobrazić sobie lepszy prezent na dzień otwarcia największej w regionie hali sportowej Suwałki Arena. Obiekt ma ponad 6600 m2 powierzchni użytkowej, pełnowymiarowe boiska do siatkówki, koszykówki i piłki ręcznej oraz trybuny na blisko 2200 miejsc. I te właśnie trybuny szczelnie wypełnili kibice siatkówki. Szósta kolejka plus ligi, mecz MKS Ślepsk Malow Suwałki z olsztyńskim AZS Indyk Pol porwał publiczność. 1-0 prowadzą biało-niebiescy! Nasi siatkarze, niesieni jej entuzjazmem, zwyciężyli olsztyńską drużynę w 4 setach wynikiem 3-1. Wśród kibiców na trybunach zasiedli ci, którzy tuż przed meczem halę otwierali. Poseł Jarosław Zieliński, minister Dariusz Piątkowski, poseł Kazimierz Baszko, marszałek województwa podlaskiego Artur Kosicki, a także władze miasta z Czesławem Renkiewiczem i przewodniczącym Suwalskiej Rady Miejskiej Zdzisławem Przełomcem. Chciałbym z tego miejsca w imieniu Was, środowiska sportowego naszego miasta, ale również wszystkich mieszkańców bardzo serdecznie podziękować wszystkim osobom i instytucjom, które przyczyniły się do realizacji tego obiektu. A mógł on powstać dzięki ponad 13-milionowemu rządowemu dofinansowaniu z Ministerstwa Sportu i Turystyki, uzyskanemu między innymi dzięki wsparciu Zarządu Województwa Podlaskiego. Jak uzasadniał Dariusz Piątkowski, minister edukacji obecny na uroczystości otwarcia areny, suwalski zespół siatkarski zasługuje na to, by grać w godziwych warunkach. Szczególne podziękowania trafiły również do rąk Jarosława Zielińskiego. Niemałej odwagi, żeby podjąć decyzję o jej budowie. Pan prezydent Suwałk, Rada Miejska tę decyzję podjęli, wiedząc, że trzeba będzie wyasygnować duże środki finansowe z własnego budżetu. Były także zabiegi o to, żeby wesprzeć środkami zewnętrznymi te inwestycje. To zostało zrobione. Cieszę się, panie prezydencie, że mogliśmy w tej sprawie współpracować i że mogły swoją cząstkę do tego dzieła dołożyć poprzez argumentację, którą trzeba było przedstawić w dyskusjach z ministrem sportu, który był bardzo życzliwy, ale też tych celów, wydatków jest bardzo dużo. A w związku z tym, że to finansowanie nie było wcale małe, było jakieś większe, ta decyzja dla niego też nie była łatwa. Ale udało się osiągnąć te środki, decyzje zostały podjęte, mamy dzisiaj piękny, wspólny, można powiedzieć, efekt i się bardzo cieszę. I się cieszę bardzo też z tej współpracy rządowo-samorządowej, która tutaj na tej płaszczyźnie zaistniała. Wśród nagrodzonych pamiątkowymi statuetkami znalazł się również Artur Kosicki, marszałek województwa podlaskiego. Suwałki zasługiwały na taki obiekt. Cieszę się, że on powstał, że będą tu mogły się pojawiać wydarzenia muzyczne, kulturalne. No i oczywiście, że będzie tutaj grał zespół wspierany przez województwo podlaskie, czyli Ślepsk Suwałki. Symboliczny klucz do areny trafił do rąk Wojciecha Wilnika, prezesa MKS Ślepsk Malow Suwałki, którego zgromadzona publiczność powitała największym aplauzem. Szanowni Państwo, witam Was bardzo serdecznie. Z tego co mówię, z tego co usłyszałem, jest to klucz sukcesu. Pozwolicie, że tak to zrobię. Szanowni Państwo, ja chciałbym podziękować. Nie będę nikogo wymieniał z nazwy, z firmy. Chciałbym podziękować tym ludziom, którzy 3 lata temu podjęli inicjatywę. To był szalony pomysł. Po finale, w którym graliśmy w pierwszej lidze z Aluronem w Zawiercie, była grupa osób, która mi uwierzyła, że Suwałki stać na plus ligę. I to się stało. Chciałbym podziękować w drugiej kolejności osobom, które przez 3 lata wspierały nas, które były z nami. Mam ich wszystkich w głowie i w sercu. Bardzo serdecznie dziękuję.
I trzecia moja prośba, podziękowanie. Biało-niebiescy kibice, jesteście z nami. I prośba, bądźcie z nami w tej Lidze Mistrzów Świata. Miłego oglądania i zapraszamy najlepsze zespoły na parkiet Areny Suwałki. Po oficjalnej części na boisku stanęli biało-niebiescy i dali prawdziwy popis swoich umiejętności, osiągając fantastyczne zwycięstwo wśród publiczności, która niosła swoich faworytów aż do ostatniej piłki. Zagrywać będzie Andreas Akwon. No to zróbmy to.